Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy na temat zgagi. Co to jest zgaga, to chyba każdy z nas doświadczył. Zgaga dotyka 10% ludzi codziennie, a 20% osób ma zgagę raz w tygodniu. Na czym polega zgaga? Co jest takiego, że my odczuwamy uczucie pieczenia w przełyku, czasami nawet w obrębie jamy ustnej. Z jakiego powodu to się dzieje? Otóż zgaga polega na tym, że treść pokarmowa cofa się z żołądka do przełyku i te uczucie pieczenia to jest dostawanie się kwasu solnego, który jest w żołądku do przełyku. Przełyk nie jest przygotowany do tego, aby taki kwas żołądkowy mógł tolerować. Zgaga to problem, który najczęściej dotyczy sytuacji, kiedy za dużo zjemy. Dlaczego? Dlatego wtedy łatwiej się ta treść przesuwa zwrotnie do przełyku i wtedy odczuwamy to przykre uczucie. Zgaga może być też prowokowana przez to, że na przykład leżymy po jedzeniu. Czyli osoby, które mają problem ze zgagą, powinny pamiętać o tym, aby po zjedzeniu. Odpowiedniego obfitego posiłku, aby nie kłaść się, tylko raczej usiąść. Zgaga najczęściej jest efektem błędu dietetycznego. Takim typowym przykładem zgagi, gdzie ta zgaga się objawia, to jest sytuacja, kiedy po pokarmach tłustych zjemy pokarmy słodkie. Wtedy ta zgaga najbardziej nam doskwiera. Abyśmy mogli się pozbyć z gagi, należy po pokarmach ciężkostrawnych zastosować jakieś preparaty poprawiające trawienie. Mogą to być preparaty ziołowe. Najlepiej działają preparaty ziołowe w oparciu o alkohol. Można zastosować różnego rodzaju zioła typu. Mięta typu, typu Boże drzewko, dziurawiec, one są w stanie poprawić proces trawienia, a przez to zlikwidować zgagę. Ta zgaga normalna, taka po pokarmach, bo błędy dietetycznych, ona nazywa się tak zwanym refluksem fizjologicznym. Refluks, czyli etymologicznie cofanie się treści pokarmowej, refluks, czyli przeciwko normalnemu normalnemu kierunkowi, ale to jest nie wszystko. Czasami ten refluks, który jest fizjologiczny w przypadku przejedzenia się, przybiera formę choroby. Ta choroba nazywa się właśnie refluksem żołądkowo-przełykowym i polega ona na tym, że zwierat z przełyku, który oddziela żołądek od przełyku, jest nieszczelny, jest zbyt słaby i wtedy dużo łatwiej tacy pacjenci mają cofanie się tej treści pokarmowej do przełyku, a przez to wszystkie objawy z Gagi, o których Państwu już mówiłem. Ten, prze, ten refluks jest już poważniejszą chorobą i dotyczy, dotyczy może spowodować nawet uszkodzenie błony śluzowej przełyku. To uszkodzenie błony śluzowej przełyku jest spowodowane oczywiście przez ten kwas solny, który tam zalega. Co zatem należy zrobić? Należy zastosować, medycyna stosuje w takich sytuacjach najczęściej leki, które powodują zmniejszenie się wydzielania kwasu żołądkowego, kwasu solnego w żołądku i jeżeli rzeczywiście objawy refluksu są stosunkowo rzadkie, to można te preparaty stosować. Są to najczęściej blokery pompy protonowej i te, pro, te preparaty, które zmniejszają wydzielanie kwasu żołądkowego, są możliwe w stosowaniu, ale krótko. Dlaczego krótko? No bo, proszę Państwa, jeżeli zastosujemy preparaty, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego z żołądka, to zaburzymy proces trawienia. Na czym polega proces trawienia i na czym, jaka jest rola kwasu, kwasu solnego? Kwas solny powoduje, iż pepsynogen, czyli taki preenzym, zmienia się w enzym pepsynę. Pepsyna trawi białka. Jak nie mamy pepsyny, jak nie mamy trawienia w żołądku, to pokarm przesuwa się dalej w kierunku dwunastnicy i jelit bez właściwego strawienia. A przez to jest problem kolejny, bo jeżeli niestrawiony odpowiednio pokarm trafia, do dwunastnicy i do jelit, mamy problemy inne. Polegające na tym, że mamy wzdęcia, bóle brzucha, czasami mamy bóle głowy. Bardzo często bóle głowy mają tło trawienne. I te objawy są skutkiem przewlekłego stosowania środków zmniejszających trawienie poprzez zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Czyli jedno leczymy, ale na drugie sobie szkodzimy. Czy zatem jest jakaś alternatywa do tego, aby nie stosować ciągle środków? Zmniejszający wydzielanie kwasu żołądkowego. Jest taka alternatywa. My stosujemy w Centrum Zioł Leśnictwa Ojca Grzegorza takie preparaty, które nie zmniejszają wydzielania kwasu solnego, tylko działają łagodząco na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy i też przełyku. Na czym, one, na czym polega nasza, nasza koncepcja terapeutyczna? Polega na tym, że stosujemy u pacjentów wpierw zioła, które działają łagodząco. Jeżeli jest ostry stan, pacjent dostaje zioła lukrecji, prawoślazu, babki lancetowe, te, te zioła mieszance ziołowej, najczęściej stosujemy mieszankę ziołową. Podajemy pacjentowi przez pierwszy tydzień, czasami dwa tygodnie. Potem, po tym czasie, kiedy pacjent już zaczyna czuć się troszkę lepiej, przestaje mieć uczucie pieczenia, do tych typowo łagodzących przeciwzapalnych środków dodajemy zioła o działaniu poprawiającym trawienie. Bo to zioło o działaniu poprawiającym trawienie to nie tylko poprawa trawienia samego, ale także i również poprawa perystaltyki, przesuwania się pokarmu we właściwą stronę. Jak Państwo pamiętacie, refluks to cofanie się treści pokarmowej, a my tymi poprawiającymi trawienie, czyli przyspieszającymi perystaltykę ziołami, powodujemy, że ono idzie we właściwą stronę, czyli z żołądka do przełyku, z żołądka do dwunastnicy, przepraszam. Więc my stosując taki sposób leczenia, Suplementacji powodujemy, iż mamy fizjologiczną funkcję zapewnioną w żołądku. Działa kwas solny, pepsynogen się przekształca w pepsynę, trawienie odbywa się w sposób prawidłowy. A co za tym idzie, na dalszych etapach trawienia w dwunastnicy, w dzielicie cienkim nie ma zaburzeń, funkcja jest zachowana. I jeżeli pacjenci. Mają długo problemy z refluksem, to my nie rekomendujemy im wszelokiego stosowania środków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, bo to w dłuższej perspektywie nie działa na nich dobrze. Nasza metoda jest fizjologiczna. Fizjologiczna, czyli my wspomagamy organizm tam, gdzie trzeba złagodzić stan błony śluzowej przełyku i żołądka, tam my łagodzimy odpowiednimi ziołami, ale nie hamujemy wydzielania kwasu żołądkowego, aby nie hamować procesu trawienia się w obrębie żołądka i dalszych jego proces, etapach. Potem, gdy już zakończymy proces leczenia tego ostrego stanu, gdy pacjent czuje się już całkiem dobrze, już nie ma tego białego wzgagi, nadal stosujemy u niego preparaty poprawiające trawienie. Najczęściej są to w postaci kropli czy kapsułek z ekstraktami ziołowymi i te preparaty one już potem stymulują proces trawienia w sposób prawidłowy, jeżeli oczywiście są jakieś zaostrzenia, bo czasami są zaostrzenia, jak Państwo wiecie, a w wrzodowcy i wszyscy ci, którzy mają problemy z przewodem pokarmowym wiedzą, że najwięcej zaostrzeń jest w okresie wczesnej jesieni i wczesnej wiosny, wtedy zalecamy te łagodzące zioła, czyli powtarzam, babka lancetowata, korzeń lukrecji, prawoślas. Wtedy dajemy te łagodzące, ale jeżeli jest wszystko fajnie, to zalecamy jedynie poprawiające trawienie, krople bądź zioła, czasami raz dziennie i to już wystarczy. Ta metoda, czyli nie hamowania, powtarzam jeszcze raz, wydzielenia soku żołądkowego, a łagodzenie błędy śluzowej jest naturalna. Oczywiście można ją łączyć z lekami. Jeżeli ktoś chce i musi brać blokery bomby protonowej, bo one działają bardzo silnie, wtedy owszem można stosować. Ale pamiętajcie Państwo, że. Jest ta zasada medycyny naturalnej. Organizm nie lubi brutalnych ingerencji. Zawsze lepiej działa łagodna perswazja niż brutalna siła. Jeżeli zastosujemy metody łagodnie, jeżeli będziemy działać na człowieka w sposób, na ten organizm w sposób perswazji, delikatnej perswazji, to on będzie z nami również współpracował. Jak będziemy atakować go agresywną metodą terapeutyczną, jakim jest stosowanie blokeru protonowej, to on nam też odpowie. Pięknie nadobny. Dziękuję bardzo. Jeżeli nasunęły się Państwo jakieś pytania po tej audycji, zapraszamy do y, wysłania nam tych pytań na adres mailowy. Postaramy się odpowiedzieć w miarę możliwości. Oczywiście, przypamiętać o tym, że nie da się leczyć przez telefon ani nie da się leczyć drogą mailową. Niemniej jednak, może w pewnych sytuacjach uda się na proste pytania znaleźć równie proste odpowiedzi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję.